Oczywiście, panie Horseman. Proszę za mną, panie Horseman. Panie Sutherland, muszę pana poprosić o ustąpienie tego miejsca Gwiazdorowi i jego uprzejmemu towarzyszowi. Zobaczcie, ja jadę! My też! Alex! A! Co nie? No! Mogę prosić o zdjęcie z Gwiazdorem? Oczywiście! O, dziękuję. Witajcie, dajcie z siebie wszystko. Powodzenia. Coś pominąłem? Wiesz, wszyscy moi bracia są w reprezentacji, więc tak w sumie to rodzinna tradycja. Nie obejrzysz wywiadu z Zoe? Wydaje mi się, że to twoje ramię, o tu. Zoe skupia się tylko na sobie. Lepiej zacznij robić to samo. A to? To jest o wiele za mało. Na twoim miejscu znalazłbym jakiś sposób, żeby zetrzeć ten uśmiech z twarzy Zoe. Mia McDonald na parkour 1. I już. Kalumet. Gonieli, co? Wszedłem gdzieś? Nigdzie. Nigdzie! O co chodzi? A, tak, Diane. Nie no, jasne, wchodź. Diane, czekaj, zluzuj. No napisałem do złej osoby, co z tego? To już nie jest liceum. Nie ma nerdów, imprezowiczów, tylko dorośli. Bujamy się razem i dobrze się bawimy, więc wracaj do środka. Pasujesz tam, gdzie chcesz pasować, Diane. Tak? Tak. Spójrz na mnie, przystojny, biały gość, który zawsze czuje, że pasuje. No i właśnie, wzięłaś w chuj gaszu, więc świat zaraz zaświruje. Proszę, pani. Dzień dobry, pan. Dwie strony, poproszę. Do Hartfield, Sussex. Dziękuję. Już się robi. Przestanie. Pański bilet. Do odjazdu jeszcze 2 minuty, dobrze mówię? Tak, proszę pana. Świetnie, dziękuję. Balonik udał się w tamtą stronę. Dziękuję. Ja to już nóg nie czuję. Cześć, Zed. Zdaje się, że spacer udał się połowicznie. A wiesz, jak to jest, nie można mieć wszystkiego. Nazywam się Simon i jestem alkoholikiem. Cześć, Simon. Dotknąłem dna, kiedy obudziłem się na dnie kałuży. Niżej nie da się upaść. Zaklęcie atakuje rtanie. Koniecznie trzeba jak najszybciej przerwać jego działanie, albo obrażenia będą nieodwracalne. Co? Nie mam wątpliwości, że jego stan będzie się stopniowo pogarszać. Może umrzeć. Kurwa, Geralt! Zyskamy kilka godzin, ale tu trzeba magicznego leku. Tutaj go nie znajdziecie. Gdzie jesteśmy? W królewskich właśnie. A jak myślisz, gdzie? Ta twoja rozruba była tego warta? Rozruba? Co ja zrobiłem? No to po kolei. Najpierw obiłeś w lombardzie właściciela, kopiąc go po wrażliwych miejscach. Wywlokłeś też aptekarza na środek ulicy, spuściłeś mu portki i zdałeś pasem pożyci. Obaj w Radzie Miejskiej głosowali za obaleniem burmistrza i wypędzeniem Yennefer. Coś z tego pamiętasz? Wykorzystała cię jako narzędzie zemsty. Chciałem cię powstrzymać, ale strażnicy założyli, że pomagam. Zostaniemy osądzeni przez rajców, których zaatakowałeś. I skazani na śmierć. Zgoda, przyznaję, że mogłem cię na to lepiej przygotować. Na ciebie też rzuciła czar. Wielce żałuję, ale nie. To zwykła chemia organizmu, nic więcej. Jesteś w niej zakochany. I sądzę, że być może jesteś mnie w stanie zrozumieć.